Maciek Janowski, przede wszystkim życzenia z okazji 21 urodzin. Dziękuję bardzo. To była sympatyczne, cały stadion, dzieciarki, dziewczyny, chłopcy ośpiewali choranie 100 lat. Tak, dokładnie, jest to bardzo, bardzo miłe i cóż, no, sam za się wokół kręci, kiedy jest cały stadion krzyczy, śpiewa, prawda, 100 lat, więc cóż, bardzo, bardzo mnie to ucieszyło i cóż, no, bardzo dziękuję kibicom za to. Najlepszy prezent na rodziny sprawiłeś sobie wczoraj, wygrywając turniej w Lendawie, objąłeś właśnie fotel lidera, a więc kolejny krok na drodze do obrony mistrzowskiego tytułu. Tak, będziemy się starać. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Na razie walczymy. Jeszcze jest bardzo długa droga przed nami i mamy tego świadomość. No, dziś początek taki nie do końca udany. Porażka w biegu juniorów, ale potem było już lepiej. Tak, no. Zmęczenie jakieś po Lendawie? Nie, po prostu wziąłem silnik, na którym wczoraj wygrałem. A dzisiaj się nie udało w tym pierwszym biegu. Musiałem od razu zmienić silnik. Cóż, tak jest ten sport. Czasami to, co myślimy, że jest najlepsze, jest najgorsze. No tak wyszło. Jasiek Kołodziej powiedział, że chciał się sprawić prezent na urodziny. Odpuścił ci ten ostatni bieg nominowany, ale mówi, Maciek w pełni to wykorzystał. Ale to była pasjonująca walka. Kapitalny pojedynek z Emilem. Tak, dokładnie. Cieszę się, że mogłem dobrze zastąpić Janusza, którego bardzo ciężko na tarnowskim torze. Cóż. Dzięki, Janusz, za ten prezent. Ciężki mecz za dwa dni w Lesznie. Jak ty jeździsz w ogóle na torze w Lesznie? Jak się tam czujesz? Znaczy, będziemy rozmawiać po zawodach. Po